Welcome to Tajlandia. Jedziemy. Jest dobrze. Absolutnie nie boję się niczego, bo jestem wreszcie w kraju, w którym oprócz wyruchania w dupę przez Belady Boya, to nie grozi ci nic. To jest kraj zajebiście pokojowy, z ludźmi normalnie zajebiście przyjaznymi, przyjacielskimi. Ogólnie oprócz faktu, kurwiłem się właśnie. Właśnie się zorientowałem, że tu się znowu jeździ po lewej stronie. Przestawię się. Hello! Wraca ze szkoły z dziećmi. Dzieci są w porządku. Jedyne istoty, na które rzadko kiedy się wkurwiam, chyba że w Indiach. Tam się nie da nie wkurwiać na nic. A tutaj jest zajebiście. Dzieci azjatyckie są bardzo, według mnie, bardzo dobrze wychowane. No to cóż, dotarłem na stację benzynową na noc. Tutaj akurat w Tajlandii najlepiej spać na stacji, bo tu jest bezpiecznie. Poza tym jest otwarta na całą noc kibelek i wszystko inne. Jestem w swojej zastępczej koszulce. Dlaczego? Bo się umyłem. Ona akurat i tak nie jest czysta, ale chcę umyć wszystkie inne i gdzieś tutaj powieszę. I do 6 rano mam nadzieję, że to się wszystko wysuszy. Co pewnie nie brzmi zbyt realnie, ale tak damy radę. Czekajcie, tu mogę zrobić sobie swój focie. Dobra, tego nie widzieliście, dobra? Nie było tego. No dobra. Myjemy, robimy pranie, umyłem się. W ogóle to jestem w Lampag. O, zobaczcie sobie sami. Tam jest sklep 7-Eleven. A tutaj są restauracje, które są zamknięte, a tutaj się rozbija namiotem. No i najebiście. Tak damy radę. No i bierzemy, zaraz to wybiorę. Nie będę tutaj tego przed kamerą robić, szkoda czasu. No i tyle. Tutaj mam już rzeczy wyprane. Bo nie ma tylko dostępu do prądu. Ale ja też prąd wykombinuję. Ty, czasem się zastanawiam, czy to nie są kurwa prysznice. Nie wiem, ale prądu dalej nie wyczaiłem, ale wyczaję. No to dziwna sprawa, mianowicie rozpadał się deszcz. Na szczęście jeszcze nie rozłożyłem swojego namiotu, ale jestem przy kiblu i wymyśliłem tak. Po pierwsze, tutaj rozłożyłem na swoim sznurku. Warto mieć ze sobą ogólnie tak z 5 metrów sznurka. To jest taki alpinistyczny, nie wiem, no 2-3 mm, ja się nie znam dokładnie. Rozwiesiłem swoje pranie, a w tym miejscu będę spał. Aktualnie idę do 7-Eleven, czyli do takiej żabki ichniejszej, która jest bardzo tania i tam sobie zupkę chińską zjem. No i mam nadzieję, że mają Wi-Fi, albo chociaż prąd, to wtedy będę korzystał. A ciuchowa mi nikt nie zajebie, nie? Czym się wyróżnia ten sklep? Tutaj są promocje jak w żabce. Mogę wam przedstawić. Jak jedno kupujesz za złoty 30 zł, to drugie masz za 65 groszy. No to kupiłem dwa, no bo się nie opłaca nie kupić, nie? Mimo że deszcz pada, mam nadzieję, że tutaj się nic nie stanie. A za mną jest bankomat i siedzę w bankomacie i kradnę prąd. I tak sobie ładuję. Poza tym ładuję też u kierowców, mam taką przejściówkę na 2 USB i jest całkiem. Niestety w nocy miałem niepożądane wydarzenie. A jakie? Śpię sobie, coś mnie dotyka w tą nerkę tutaj, wiecie, saszetkę. To jest na wysokości kutasa. Gościu, myślałem, że chciał mnie okraść. A on wychyla spodnie i pokazuje mi dupę. Chcę się z nim ruchać. Gdzie jadę? Where are you going? Wkurwiłem się. Pokazałem mu, że ma wypierdalać. On jeszcze bardziej wychylił spodnie. Wstałem i pokazałem, że ma wypierdalać. Uciekł. No ale niestety w takiej sytuacji nie można pobić gościa. I nie chodzi o prawo, a chodzi o to, że oni się trzymają jak cyganie. Tak samo Lady Boye. Jakbyś coś zrobił, to za 10 minut by się 10 pytało, zebrało. Wpierdoliliby ci. No chyba zgwałcić by ci nie zgwałcili, ale... Ale i tak ryzyko za duże jak dla mnie. No dobra, łapię stopa, bo jest 7 rano. No to aktualnie znajduję się prawdopodobnie w najbardziej komercyjnej wiosce, jaka może w ogóle istnieć na świecie. A mianowicie w wiosce plemienia Karen, czyli tak zwanych długich szyi, żyraf,
co to tam jak jeszcze je nazywali, smoczyce i wszystko inne. Sami zobaczcie. Skąd się biorą te obręcze? Tak naprawdę nikt tego jeszcze nie wie, nikt tego nie odkrył, sami oni nie wiedzą. Są dwie legendy, które są najbardziej prawdopodobne. Pierwsza, która uważam, że jest mniej prawdopodobna, czyli że noszą je dlatego, żeby przeżyć przed atakiem jakiegoś tam tygrysa, bo niby atakuje w szyję i po prostu on chroni przed takim atakiem. Uważam, że to jest mało realne, aczkolwiek możliwe, że jest. Drugie, to jak widzicie, no nie wiem, podobno, że jest to po to, żeby mężczyźni z innego plemienia, w razie czego, nie byli zainteresowani ich żonami, bo są mało atrakcyjne w takich obręczach i uważam, że to jest chyba najbardziej realne. Ale czy to im odbiera jakoś urody? Nie. Nie wiem jak to jest, ale powiem szczerze, zapłaciłem 30 zł za wejście tutaj i już bym nigdy w życiu tego nie zrobił. Czuję się, jakbym przechodził przez ludzkie zoo. Przeszedł sobie tak naokoło i poglądał ludzi z dziwnym stylem. Nie wiem. Czuję się zażenowany. Ogólnie między 10 a 12 rokiem życia dziewczyny same mogą decydować, czy chcą takie coś nosić, czy nie. Najczęściej się na to decydują ze względu na to, że po prostu z tego są pieniądze. Tutaj przyjeżdżają autobusy, a ci bardziej busy, przyjeżdżają z turystami i zgarniają niezły hajs. Pierdolę, ale jestem zażenowany. Nigdy jeszcze mnie tak nic nie... Nie wiem. Po prostu dziwnie się czuję. Ale byliśmy, widzieliśmy. Jest to najbardziej, w ogóle jeden z najbardziej komercyjnych wiosek. Ta niestety jest w ogóle, wiecie, ta to jest w ogóle zrobiona chyba tylko po to, żeby tutaj przychodzili turyści, ale gdzieś tam 200-300 km stąd już są takie wioski, które rzeczywiście tak żyją, ale też żyją nie chyba dlatego już, że taka jest tradycja, tylko z tego jest niezły hajt. Setki filmów dokumentalnych powstały o plemieniu Karen, o dziewczętach z tego plemienia. No ale cóż. Nie no, już nie idę tam, bo ja się źle się czuję jak to widzę. Nie. Ja już nie chodzę do wiosek, gdzie ludzie są jak zwierzęta. Siedzą i można ich spoglądać. Nie, to nie dla mnie. A interes kwitnie pełną parą. Wszystko na sprzedaż. Nie mam komentarza. Ktoś ma talent. No. Wysiadłem z wioski, ale czytałem, że one wcale nie mają dłuższych szyi. Bo jacyś tam niezależni międzynarodowi lekarze badali to i że to jest podobno złudzenie optyczne. Aha, miałem odwiedzić słonie. Tajskie słonie, bo też są dosyć popularne, wszędzie stoją pomniki słoni, na pieniądzach są słonie, na wszystkim. Jak ktoś z was widział kiedykolwiek filmy dokumentalne o tajskich słoniach, o tym jak są traktowane w dżungli, kiedy transportują drzewo, różne inne pierdoły. One są maltretowane. Ja nie chcę przykładać dłoni. Tak jak tutaj przyłożyłem dłoń do tego, że po prostu sobie wioska na mnie zarobiła. Ale tam przyłożyłbym dłoń na to, że żebym mógł się przejechać na słoniu, przepłynąć z nim przez rzekę. Zapłaciłbym gnojom, którzy te słonie traktują w sposób nie taki jak powinni. A co najważniejsze, w mojej ocenie oczywiście, słonie powinny być wolne. Łapię stopa, ale jest pusta droga, ale tak naprawdę jest czerwone światło, więc czekam na zielone. Mam 30 km do granicy Birmy, czy Myanmaru, czy jak ten... Ten kraj ma tyle nazw, że ja już w sumie nie wiem. Oficjalnie to jest Myanmar, opozycja chce, żeby się nazywało Birmą, a ja się nie wtrącam w politykę kraju, który nie jest mój. Takie postanowienie po Wietnamie. Więc niech mają te swoje wojskowe tam powiedzmy dyktatury i tak dalej. Nie mój cyrk, nie moje małpki, mam to w dupie.
to znajduję się w Birmie, a dokładnie w Myanmar. Dlaczego nie mogę tego pierwszego za dużo słowa mówić? Nie wiem, podobno opozycja lubi to słowo, a opozycja to ma przejebane. Nie wiem, jak to jest. Podobno to się zmieniło, że niby wygrał wybory, ale ja to nie wiem, muszę dopiero poczytać. Ale przez pół wieku było tu przejebane. Dobra, muszę zobaczyć, którędy się jedzie do stolicy. No to pierwsza rzecz, którą Fazowski powinien wam przekazać, to w Birmie jest absolutny zakaz spania turystów w namiotach, czy nawet w hotelach, które nie są przeznaczone dla zagranicznych turystów. Czyli mówiąc krótko, będę musiał się zajebiście kitrać, bo mnie po prostu deportują. Za pierwszym czy drugim razem może mi darują, ale potem się wkurwią i deportują. A mam zamiar tutaj spędzić 10 dni i co najmniej 6-7 spędzić na nielegalu, śpiąc gdzieś na polu. W ogóle zobaczcie, jakie tu śmieszne domki są. One są takimi pływającymi domkami, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć, do czego to służy. Czy to są sklepy, czy co? Oj, przepraszam, bęknąłem sobie jak świnia. Ale kto świnią mu się urodzi, tym kanarkiem nie umrze. No. A ja bywam świnią. Ale jestem dobry. Zaskakują mnie te filmiki. Ładne. Zajebiste. Boże, kierowca siebie zapytał, czy ta dziewczyna jest ładna. Powiedziałem, że jest piękna. A ona się cała cieszyła. O Boże, zakochałem się. Ale już mi przeszło. Nawet nie wiem, od czego wam zacząć. Nie dość, że zatrzymała, wyobraźcie sobie, policja po drodze. Absolutnie nie mogę przejechać tamtą trasą. Niby, że są rozbójnicy, różne pierdoły, ale chodzi o fakt, że mnie tutaj zawrócili. W emigracyjnym, nie dość, że wszyscy najebani, brzydko mówiąc, to na koniec, już oprócz tego, że się kłóciliśmy, niby tylko samolotem mogę przelecieć, co kosztuje $150, czyli tego nie zrobię, bo to jest po prostu za dużo pieniędzy. I mam nakaz wrócenia do Tajlandii. A oprócz tego, że do wrócenia do Tajlandii, to po prostu mam wizę na jeden wjazd, więc nie mogę drugi raz wjechać do Birmy. I wychodzi na to, że po prostu nic. Po jednym dniu jestem wyrzucany z kraju przez widzimisię najebanych imigracją. I mnie nie wypuszczą, bo są w swoim rewirze, jak się swoje województwo, że tak powiem. I nie przepuszczą mnie, no. Zjechało się ich 4, jeszcze na koniec jeden chciał mi wpierdolić. Bo się kłóciłem. Nie, ja już nawet nie jestem zły, mi się płakać chce. Marzyłem o tym, żeby zobaczyć ten kraj. I chuja. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Kolejna deportacja. Wyrzucenie z kraju. Chyba śpię na ławce. Co mam robić? Pierdolę. No to cóż, wczoraj doszło do sytuacji, że mnie wyrzucili. Powiedzieli, że sobie mam iść gdzie chcę. To się rozłożyłem na ulicy i spałem tutaj na ławce, zobaczcie sami. Wracam do Tajlandii. Mam zakaz przejazdu dalej. Bo jest ogólny zakaz, nie tylko dla mnie. Idę jeszcze w kima. Niestety. Szybki wjazd i szybki wyjazd z Birmy. Po 150 km musiałem się wrócić, tak mi kazali. Muszę wrócić do Tajlandii. Niestety ze względu na to, że byłem tylko jeden dzień, na pewno będą mnie trzepać kurwa z godzinę, ze względu na to, że to jest kraj opium. No i wiadomo, jak to wygląda. Co zrobię? Pojadę do Tajlandii, a potem wybiorę się do Bangkoku po nową wizę i pojadę do Birmy. Nie odpuszczę. No i tyle. Yo. Zobaczcie, to jest granica. Naturalna granica, czyli rzeka. W sumie nawet się nie ma o co kłócić. Ale najlepsze jest to, że zobaczcie, jak oni mieszkają. Obok siebie, normalnie. Okno w okno mogą krzyczeć: ty chuju z Tajlandii. A on do niego: ty kurwo.
Boże, nie wierzę, że to powiedziałem, ale tak mogą mówić do siebie. Jechałem całe popołudnie, noc i o godzinie 5 rano byłem w Bangkoku. I co zrobiłem? Spałem na ławce do godziny 7.50. Pojechałem za wizę birmińską, ale się okazało, że kolega mi nie wysłał albo nie doszło do mnie na maila podrobiony bilet i inne takie pierdoły. A teraz jestem na stacji metra, a dokładnie to nie metra, tylko BTS-u, czyli taki pociąg tutaj podmiejski. I czekam na koleżankę, u której będę mieszkał 2 dni, ze względu na to, że mieszka tutaj właśnie w Bangkoku. No i będziemy sobie tutaj razem spędzać czas i na pewno pić browary. A zobacz, jak wygląda Bangkok. Warszawa to takie miasto, które jest podobno największe w Rzeczpospolitej Polskiej. Oficjalnie ma niecałe 2 miliony mieszkańców, a nieoficjalnie ze 3 miliony, bo wszyscy przyjechali ze wschodu i zachodu i z północy i południa. Na święta wiemy, ile jest warszawiaków. Ale tak szczerze, zobaczmy na to, co tutaj jest, a co jest u nas. Nie możemy odejmować Azjatom, Tajlandczycy, Tajowie to są Azjaci, potrafią buildingi stawiać. Jestem na 31 piętrze w kawalerce takiej, o, śmiesznej, ledwo co się, no boję się trzymać tą w ogóle kamerę, wiecie, trzymać 500 zł nad przepaścią, to aż tego, nie? A ile jest podatku dochodowego? O, to jest ważne. Ile jest podatku dochodowego w Tajlandii? 7%. I mówiąc szczerze, jako człowiek, który kiedyś będzie przedsiębiorcą, bo ja jestem urodzonym przedsiębiorcą, absolutnie jestem za tym, żeby podatek dochodowy nie przekraczał nawet 5%, ale jakby było 7%, to też jest spoko. Ale kiedy ci zabierają ogromną część twojego życia, twojej pracy i wszystkiego, co dajesz z siebie, to jedyne, co mam do powiedzenia, na szubienicę. Wiem, że niejednokrotnie was denerwuje fakt, że nie wszystko wiecie, co się dzieje. Będę szczery. Wydostawałem się z Bangkoku 6 godzin i absolutnie nie chciało mi się tego kamerować. W ogóle faktu, że byłem w Bangkoku, nie kamerowałem, bo byłem tylko wyrobić wizę do Birmy. Wyrobiłem ją, niestety trwało to 2 dni. A tutaj jest hotel, chyba dla kierowców albo coś w tym stylu, ale patrzę, nie ma kamer. Czekam tylko, jak tamten autobus się wyniesie, bo dwóch tam kierowców, pracowników tego miejsca stoi i pod schodami się rozłożę. Chyba nikt tego nie potraktuje jako włamanie, bo po prostu położę się pod schodami i się położę i będę spał, i powiedzmy, że tak w stylu Harry'ego Pottera. Pewnie im się szkoda mnie zrobi, ale nikt mi pokoju nie da. No to co, wstałem, jest 6.40, tutaj spałem pod schodami, ładuję sobie telefon, ale ktoś przyjechał i ogólnie wywalam stąd. Widzicie, o co chodzi? Dobra. Już za niedługo zbliżam się do granicy Birmy. Jadę na pasę z piesełem. Pieseł jest sympatyczny. I oto już kolejna granica w moim życiu. Kurwa, już nie wiem, która. A ile razy ją przekraczałem, to już w ogóle nawet nie wiem. Grubo, nie wiem, byłem w 60 krajach, ale w niektórych byłem kilka razy. Jeszcze wchodzenie, wychodzenie. Ja uważam, że między 150 a 200 razy. No dobra, ale kontrole. No to kontroli powiedzmy, że ze 100. I idę kolejny raz. A oto inicjacja zmiany kierunku jazdy z lewej na prawą, czyli z angielskiej na normalne kraje. Albo historycznie rzecz biorąc, z angielskiej na francuską. Bo u nas też podobno w krajach zachodnich, no i nas, środkowych, było tak jak w Anglii, ale przyszedł
Napoleon i podmieniał. O, ten już zmienił, zaraz zobaczymy. Widzicie? Z lewy na prawy. Ale ten wyprzedza, a to skurwiel. Z lewy na prawy. Tak się zmienia. A tutaj oczywiście naturalna granica między Tajlandią a Birmą. Rzeka. Niedużo potrzeba, żeby przepłynąć na drugą stronę i mieć wolność. W sumie tam ktoś płynie na drugą stronę. Ale to na pewno nie są jacyś nielegalni uchodźcy. Nasi jakby mieli taki kawałek, to kurwa byłoby ich już ze 50 milionów. No cóż. A z odległości zajebiste góry. No i pani już niestety, która żebrze, bo to już jest niestety normalne. Widoczne tutaj ciężarówki, to mój przyszły autostop. Mam nadzieję, że one jadą prosto do byłej stolicy królewskiej, jaką jest Mandalay. A stolicą aktualnie jest kurwa miasto, które ma tak ciężką nazwę, że mi się tego nie chce wypowiadać. Więc jadę do Mandalay. Koleżanki. Boże. Dobra, nieważne. Siedzą w tym, nie mam wam pokazać. Poza tym... co ja chciałem mówić? A! No jestem w takim gównianym miejscu, więc muszę 10 km wyjechać. Może kogoś złapię? Poza tym... w sumie nic się nie dzieje na razie, aktualnie. Ale już tu podchodzą, mi proponują hotel. Muszę się zawijać, bo wolę być na wsi, bo tutaj w sumie powiem tak, Birma jest niebezpieczna. Co mam tu dużo mówić? No cóż, wypadałoby mi opowiedzieć, co tu się wydarzyło wczoraj. A mianowicie złapałem stopa w nocy i dojechałem w to miejsce. Tutaj jest stacja taka, wiecie, z restauracjami i tak dalej. Goście chcieli ode mnie kasę. Do tego stopnia, że jeden wyszedł. Akurat on był starszy, reszta była też agresywna, ale on już był taki, że wyskoczył do mnie z łapami. No, tak się udało, że wiesz, że chyba się skapić, ja tej kasy nie mam. Kazali mu się uspokoić i tak dalej, ja po prostu zacząłem sobie jakoś znikać. Znalazłem miejscówkę do spania, ale psy mnie obległy. I poszedłem sobie takie miejsce, zapytałem gościa, czy mogę się tu rozłożyć samą plandeką swoją, żeby wiecie, komary mnie nie żarły. No i git, dało radę. Teraz łapię stopa i powiem wam tak, zatrzymują się w chuj i chcą kasę ogólnie. No i denerwują, już wiem jakie auta mogę zatrzymywać, jakie nie. Pick-upy plus ciężarówki, które się nie chcą zatrzymywać. No to jest bardzo sprawa prosta, a mianowicie jestem przy Golden Palace, czyli przy Pałacu Królewskim, bardzo, najbardziej znanym chyba w Birmie. Otoczony jest 3,5 km murem obronnym o wysokości 8 metrów. Dodatkowo ma... sami wiecie co to jest, forsaż jakoś tak, nie? Forteca... nieważne. Dobra, sprawa jest taka, że chcą kurwa 40 zł za wejście tam i przez 3 minuty chodzenia obok Złotego Pałacu po prostu, no nie, szkoda mi tych pieniędzy. Mam te pieniądze, mam je doskonale tutaj, ale po co mam płacić 4 dychy za takie coś? Oczywiście bilet jest na 5 dni na wszystkie zabytki tutaj w Mandalay. Rzeczywiście warto. Tylko że ja osobiście już mam zdanie takie, że wszystkie świątynie są takie same. Nie zwiedzam w ogóle świątyń, bo wszystkie są takie same. Oczywiście zaraz powiesz, jak możesz tak mówić, wszystkie są inne. Masz prawo do tego, żeby myśleć, że one są wszystkie inne, a ja mam prawo do tego, że wszystkie są takie same. Dlatego mam je w dupie, no nie będę tego zwiedzał. Mówiąc krótko, idę dalej. A w ogóle to wyjeżdżam z tego Mandalay. W sumie to nie wiem, po co przyjechałem do tego Mandalay. W sumie pojechałem, żeby to zobaczyć. Zapłaciłem za wizę, kurwa. 3 razy tyle. Ile wejście za tam, ale nie będę płacił za coś, to jest tyle, i to jest najlepsze, że tak, ludzie z Birmy mogą chodzić za friko, a one chcą kasować. Dla mnie to jest po prostu pewnego rodzaju pokazanie, że jesteśmy dla nich frajerami, więc ja nie będę frajerem i mam w dupie. Jadę z powrotem do Tajlandii. Idę po plecak, pozostawiłem go w takim hostelu, dogadałem się, czy mogę zostawić. Bo właśnie tak się robi. Nie wiem czy wiecie właśnie, to jest fajna rzecz właśnie. Wiecznie pytacie o to, gdzie zostawiam plecak. Postanowiłem, że nie będę na ten temat w ogóle mówił, ani w ogóle odpowiadał, bo uważałem, że to pytanie jest fejkiem. Że to jest fake. Ale się okazuje, że wy chyba naprawdę nie wiecie, gdzie zostawiać plecak, więc odpowiem bardzo szybko. Po pierwsze, prawie w każdym dużym mieście są
na dworcach centralnych pociągów czy tam autobusów są skrytki, gdzie normalnie tam płacisz 2 zł i zostawiasz na cały dzień plecak. Dodatkowo możesz zostawić w jakimś sklepie, gdzie ktoś wygląda jak człowiek zaufany. Możesz również dać, nie wiem, na plebanie kościoła, możesz dogadać się z hostelem. Czasem hostel chce za to te 2-3 zł, ale uważam, że to jest złe. Dodatkowo możesz zostawić u jakiegoś gościa, u którego nocujesz akurat. Na czym by się zastanawiać? Po prostu musisz myśleć, no. Nie ma żadnej śmiesznej rzeczy typu Jezus Maria, nie wiem, czy zostawić plecak. Jak nie wiesz, po prostu zostawiasz go tak, w takim miejscu, jak akurat uważasz za stosowne. To jest tak jakby rozkwina typu co zrobić, jak jestem w podróży, nie wiem, gdzie zrobić kubkę, czy w krzaczkach, czy między drzewami. No kurwa, tam gdzie jesteś, robisz kubkę. Nie ma co rozkminiać, po prostu trzeba działać. Za wszystko, co tutaj, widzicie, zapłaciłem za to 4,50 i po prostu nie ma szans, żeby się do mnie nawpychać. Dostajesz 2 dania, masz tyle żarcia, że nie wiesz, co z tym zrobić. Sprawa jest bardzo prosta. A mianowicie, za 4,50 nie jesteś głodny. I jak ja wracam właśnie do Polski bardzo gruby, według mnie taki jak wyjechałem, taki prawie, że wracam. I w Polsce muszę dopiero coś z tym zrobić. Ale sprawa jest następująca. Jeżeli coś jest dobre, to weź odmów sobie. Ja sobie nie odmówię. Azja to jest miejsce, gdzie się napierdalam zajebiście dobrego jedzenia. Afryka to jest miejsce, gdzie będę jadł to, co wszyscy, czyli prawie, że nic. Tak wygląda sytuacja. Chłopak ma taki żel, że nawet Cristiano Ronaldo by mu zazdrościł. Nie tak wygląda sytuacja, ale patrzcie, jakie pyszne. Wielu ludzi tłumaczyło mi, że Birma jest taka droga, że nie dam rady. Oczywiście, jeżeli nie ufasz takim miejscom jak to, czyli miejsce, gdzie jedzą tubylcy, gdzie jedzą w takich warunkach, że jakbyś to zrobił w Polsce, to by cię zamknęli do pierdla. Wierz mi, to jest już tanio. 3 zł, 4 zł, 4,50 to kurwa tak jak ja ledwo idę. No i o, tam jest na przykład moja druga ulubiona restauracja. Zobacz tutaj. Bardzo, bardzo, bardzo dobre żarcie mają. A właśnie to jest najlepsze, zobaczcie, najlepsze. O, nie widać. Ale tam w tych dużych miskach jest w chuj ryżu. I se nakładasz. Ogólnie nie można patrzeć na higienę, jeżeli chcesz jeść tanio. Jeżeli patrzysz na higienę, no to mówiąc krótko, zmień upodobania i jedz zamiast 5 zł, to zjedz za 15. Wtedy masz w normalnych warunkach. A ja mam to w dupie. Więc w takich warunkach uważam, że jest dobre. I tak samo smaczne, jak wszystkie inne. Powiem wam szczerze, że tak mi się wydaje, przechodząc przez te dwie granice, które są w sumie z jednej i z drugiej strony takie same, w mojej ocenie, to wydaje mi się, choć to jest moje spostrzeżenie, że prawdopodobnie Tajlandia z Birmą mają dobre stosunki, jakby to się powiedzieć, swoje takie międzynarodowe, ze względu na to, że no bardzo skromnie wyglądają te przejścia, a jest to jedno z głównych przejść w ogóle całego kraju. A tak przypominając sobie, jak się niegdyś jeździło na Czechy, jeszcze wtedy się jeździło, jak się miało, wiecie, mamy w dowodzie lub ojca w dowodzie zapisane jako dziecko. Jeżeli jednak nie miałeś, no to niestety nie mogłeś przejechać. Pamiętam, jak kiedyś 2 razy zostałem pod granicą, bo z dziadkiem jechaliśmy gdzieś tam na Czechy po Alpy i te inne pierdoły, co się dziadki smarują, wiecie jak to jest. No i Żubert, nie? Czy jak to się nazywa? Żubert. No dobra. Tutaj jest bardzo skromnie, po prostu sobie taka malutka granica. Na czeskiej stronie i polskiej, pamiętam, zawsze były takie solidne. I teraz nie wiem, czy to było ze względu na te wszystkie sprawy ciężarówkowe, typu cła i pierdoły inne. Czy po prostu rzeczywiście tak dbaliśmy o to. Nie wiem. Ja tutaj jeszcze nie widziałem, żeby przeszukiwali samochód. Musi dojść do podsumowania jakiegoś tam teoretycznie wyprawy. Nie ma co podsumowywać, bo każda część, tak jak w Ameryce Południowej, wszystko było w miarę wszystko podobne, tak tutaj wszystko było zróżnicowane. Jeżeli chodzi o mnie, najbardziej mi się podobało w Iranie i Pakistanie.
Indie to temat, który będę omijał szerokim łukiem. Wszystko, co związane z Indiami, będę omijał szerokim łukiem. Czego mnie nauczyła ta wyprawa? Troszeczkę pokory. Ogarnięcia jeszcze nie do końca, ale niestety trochę zauważyłem jedną rzecz, a mianowicie wytworzyła się we mnie jakaś tam agresja, czego nigdy w życiu nie miałem wcześniej. Ale oni mnie doprowadzili, Hindusi, po prostu do stanu, w którym po prostu nie wytrzymałem. Ale tak naprawdę wracam do Polski i widzicie, jak ja w ogóle nie spałem od półtorej dnia. Wypisywałem kartki pocztowe, dlatego wyglądam jak wyglądam i mówię zamulony. Nauczyłem się wszystkiego, czego miałem się nauczyć, by jechać do Afryki. Teraz muszę tylko jedną rzecz sobie wyćwiczyć. Chill out. Muszę zacząć chillować i nie przejmować się wszystkim. Tak jak po Hindusach, po innych tutaj narodach się czegoś spodziewałem, czegoś oczekiwałem, jakiegoś ludzkiego zachowania, znaczy mówię to akurat o Indiach, czy tam jakiegoś faktu, że mają coś tam inteligencji w głowie, tak okazało się, że jest kompletnie całkiem inaczej. No i zawiodłem się strasznie. No dobrze. Lecę do Moskwy, w Moskwie przesiadam się do Warszawy. Lecę z ruskimi, już ich na odprawie spotkałem. Wiecie, bójki ze złotymi zębami i te sprawy. Nie wiem, ja się spodziewam, że będzie śmiesznie, wiecie, jak to Moskale. Ale jest śmieszna rzecz taka, a mianowicie nie ma alkoholu na pokładzie. Chyba to jest ze względu na to, że to pijaki straszne i by zaczęli robić dymy. Ale cóż, zobaczymy, zobaczymy. Sprawa tak zwanych lady boyów. Czyli chłopaków, którzy udają dziewczynę. Jest ich chuj. Ja stawiam, że ich jest 10% w społeczeństwie. Jest ich chuj. I nie jestem w stanie określić dlaczego. Czy to jest taka choroba, która się, nie wiem, rozprzestrzeniła tutaj między ludźmi? Czy też jest to taka moda na to, że o, jesteś pedałem? Jesteś cool. Wszyscy cię lubią, jesteś lepiej traktowany w pracy, chuje mu je dzikie węże. Moje obserwacje raczej podpowiadają, i to co rozmawiałem z ludźmi, raczej podpowiadają, że chodzi o tą opcję, że masz się lepiej i tak dalej, i tak dalej. I może ludzie udają tych dziwolągów. Poza tym kolejna sprawa, wszyscy mówią, o Boże, ci tajowie są uśmiechnięci i tak dalej. Gówno prawda, nie są wcale uśmiechnięci, też są smutni, może nie na taką skalę jak Polacy, bo Polacy są smutni do tego stopnia, że aż się idzie ulicą i chce się płakać, jak się widzi naszych rodaków. I idą to ci kurwa, jakby go nie wiem, jedną piorun minutę temu, no ale no, z tym nic nie zrobimy. Tutaj rzeczywiście mają trochę więcej uśmiechu, ale dalej jest jak jest. Z obserwacji, no... Nie wiem, ja do Tajlandii bardzo polecam jechać. Ceny, ludzie, wszystko jest git. Zaraz będzie przechodzić koleżanka. Będzie hamowa, ale nakręcimy to. I nie przechodzi. A była zajebista. Się wróciła. Takie są baby. Co chcę powiedzieć na koniec? A mianowicie... Są różne też legendy. Wszyscy mówią o tym, jak kochają Tajowie króla. Wszyscy kochają króla. Co 5 metrów jest obraz króla. Ale też po cichu wszyscy wiedzą tajemnice, o których mówią w zagranicznych mediach dziennikarze śledczy, o historii, o której nawet nie chcę mówić tutaj, historii krwi na rękach, tego otóż na tronie, ale jest to tak kompletny zakaz mówienia o tym, że ja o tym nie będę mówił nawet będąc poza Tajlandią. Prawda jest taka, że wszyscy mówią, że go kochają, jest sympatycznie, ale być może ma dużo krwi na rękach, a być może nie. Nie mam dowodów, nie oskarżam. Idę na samolot. O kurwa. Dobra. Kupiłem wodę za 3,50, bo to najtańsza. Ale kupiłem, bo będę leciał w chuj. Jedzie. Thank you.
Tak prawie, że końcowa sprawa. Dojechałem do Warszawy, a ci doleciałem. Raz jeden pokażemy Pawła. To właśnie on montuje filmiki, ale nie będzie się pucował przed kamerą. Chodź, dobra, bo on ma swoje zadanie. Jeść. Co, zjemy? Ale czemu w maku, stary? Dobra, będziemy mało patriotycznie, zjemy w maku. Siemaneczko, powrót do domu trwa. Jestem, nie uwierzycie gdzie, ale jestem w Radomiu. Dokładnie, jadę z Chełma do Radomia. Miałem jechać od razu na Kielce, ale złapałem stopa takiego, że po prostu opłacało się przyjechać do Radomia i jechać na Kielce zamiast z Lublina na Kielce. Stopa się łapie dobrze, ale jeszcze nie na tyle, żeby było tak zajebiście. Jechałem na razie jednym autem, zobaczymy jak tutaj wyskoczę na wylotówce. Jestem w Jędrzejowie. Jadłem kebaba wczoraj. I to jest okropne. Ale musiałem to robić prawie, że przy drodze. Tam. Ale wierzcie mi, że miałem tylko dwie opcje. Albo w spodnie, albo tam. Nie jem od teraz kebabów. Łapanie stopa idzie dosyć kiepsko. Łapię nawet ludzi z Sosnowca. Widzicie jak dojrzałem? Kiedyś bym tak nie robił. Jestem na zjeździe do Włoszczowej. Jeździłem wtedy kiedyś. Dziążki takie fajne. Włoszczowskie. Włoszczowskie się mówi? Chyba tak. Dziewczyny są bardzo fajne. Polubiłem ich. O, Pszczyna. Kurwa, prawie że do domu. Już jak jest na Górnym Śląsku, wągiel czuję. Wągiel. A dokładnie Katowice. I idę na drogę na Skoczów. Mam nadzieję, że ktoś będzie jechał na żorskich blachach. Pośpieszę się do domu. Brat na mnie z dziećmi czeka, z żoną. Moja mama. Jakieś dobre jedzonko na pewno. Oby też koktajl z truskawkami. Lubię truskawki. Oto stoję już prawie, łapię na swojej dzielni. Zostało mi 20 km, jestem w Łaziskach. Nie wiem, czy górnych, czy dolnych. Właśnie. W sumie to nie wiem. Ale jest dużo aut, które są na żorskich blachach, więc zaraz mnie ktoś musi wziąć. Znaczy musi. Mam nadzieję, że mnie weźmie. Zobaczymy jak to będzie. Siema, siema. Zdjęcie. Dobra. Praktycznie jestem pod blokiem. Właśnie fajna to sprawa, że tutaj są bloki i domki. A przed blokiem mam pizzerię, do której chodzić nie będę, bo przechodzę od jutra na dietę. Jadłem 3 kebaby i mnie zniszczyły przez ostatnie 3 dni, że jadę. Jej, mój blok. Pozdro. No to już tradycyjnie, tak samo jak zawsze, wchodź kto. Wróciłem do Polski, co robię? Latam sobie na górze Żar ze znajomym z Chin. No i jest zajebiście. Aktualnie sobota, jutro odcinek, oglądacie właśnie i będziemy się bawić. Kawalerskie, Jelona, pozdrawiam. I 100 lat małżeństwa, bo ja to powiedziałem. Pozdro. A, zapomniałem. Właśnie szykuję się na wyjazd do Afryki. To miękkie lądowanie to nie było, ale dało radę i mówiąc krótko, tak jak już wcześniej mówiłem, jadę do Afryki, wybieram się najpierw do RPA i z RPA będę się wybierał na samą północ, gdzieś w wysokości Sudanu. A co potem to zobaczycie? Myślę, że Bliski Wschód. Chyba, że tam się sytuacja posra do takiego stopnia, że nawet Fazowski nie da rady. Ale jak na razie twierdzimy, że damy radę. No co? Trochę emocje, trochę fajnie. Kiedyś skakałem ze spadochronem 7 razy w sumie. Nie sam ze strachu. No i tu. Idziemy.